Dobry. Ciekawa pogoda dzisiaj. Jest 14 stopni. Przynajmniej tu w lesie będzie troszkę chłodniej, jak zawsze, wiadomo. I kwestia jest taka, że mega słońce, trochę chłodnawo, jak na lato. W zasadzie mamy znowu anomalię pogodową. Natomiast korzystając z okazji, że mamy właśnie taką aurę, jaką teraz mamy, czyli zrobiło się trochę chłodniej, czyli właśnie mamy taką trochę przejściową aurę, bo jest jakby trochę lato, a jakby trochę nie za ciepło. Przyjrzymy się polerowi, którego używam od dłuższego czasu, bo wydaje mi się, że warto, jest turbo ciekawy. I właśnie idealny na tego typu warunki. Chociaż nie tylko. Oczywiście okazało się, że zapomniałem rękawiczek. Jak to się stało? Po ostatnim naszym tripie dałem je do prania. W sensie wrzuciłem do pralki. Wyschły wszystko spoko, tylko po prostu ich nie wziąłem. Dlatego czuję się dziwnie. Polar Helicon Alpha Tactical. Gramatura 310. Jak na gramaturę 310 to powiedziałbym, że jest to dość lekki polar. Dlaczego? Bo ma całkiem ciekawą konstrukcję. Kupiłem ten polar kiedyś, kiedy wyjeżdżałem w góry w środku lata, właściwie pod koniec bardziej lata. I prognozy wskazywały, że nie będzie za gorąco, więc chciałem coś, co nie będzie za ciepłe, ale w razie czego zapewni mi jakiś komfort termiczny. I napotkałem właśnie to zupełnie przypadkiem. No i tak wyszło, zupełnie przypadkiem, że stałem się posiadaczem takiegoż właśnie polaru. Polaru? Polara? Tej alfy. Jak to przypadek sprawił? Jest to od tego momentu mój ulubiony polar. Absolutnie. Dobra, ale o co tyle krzyku z tym polarem? Przyjrzyjmy się w ogóle, o co w nim chodzi. Rękawy. Na końcach mamy gumeczkę. Gumeczka jest całkiem w porządku, gumeczka się nie wyciąga nadmiernie, aczkolwiek wolałbym, żeby to był ściągacz z rzepem, bo to zawsze daje nam więcej możliwości, gdyby się ta gumeczka ewentualnie wyciągła. Natomiast ta jest całkiem ok, trzyma się całkiem dobrze, więc na razie nie widzę tutaj żadnych problemów z tym. A tego konkretnego polara używam od 3 lat. Oczywiście jestem brudny, ale to jest, ale do tego już zdążyłem się przyzwyczaić, będąc w lesie. Tu, na rękawach, mamy panele velcro, możemy sobie coś przyrzepić. Mamy kieszenie, jedną, drugą, całkiem spoko. Nie mamy kieszeni tutaj nigdzie na przedramieniu. Tutaj standardowo mamy kieszenie także. Nic nadzwyczajnego, kieszenie są też zupełnie normalne, wykończone taką siatką od spodu. Wszystkie kieszenie są tak zrobione. Mamy tutaj taką samą siateczkę, także to jest zupełnie w porządku. Trzecią kieszenią jest dość ciekawa kieszeń, to jest ta kieszeń tak zwana napoleońska. Jest tutaj po lewej stronie. I poza tym, że jest wykończona mniej więcej tak samo, mamy tutaj przejściówkę na słuchawki oraz wbudowaną małą kieszeń, taką na dwa palce. Możemy sobie tutaj coś wsadzić, telefon tutaj nie wejdzie. Zamki, jakie mamy tutaj, to są YKK, jeżeli chodzi o główny zamek. Jeżeli chodzi o główny zamek, oczywiście mamy tutaj lekki kołnierz, jest tutaj u góry zaszyty. Także nie przytniemy się, gdybyśmy chcieli się zapiąć, to nie będzie tutaj żadnego większego problemu. Natomiast jeżeli chodzi o zamek, znowu mamy też zamek drugi. Mamy też drugi zamek, którym możemy się rozpiąć od dołu, jeżeli taką mamy potrzebę. I tak standardowo, jak to przeważnie bywa w górnym zamku, mamy takie ładny kawałek plastiku z logo Helicona. Nie wiem, czy to jest plastik, czy guma twarda, ale wydaje mi się, że plastik.
Natomiast w dolnym zamku tego już nie mamy. Także pozostałe zamki, jeżeli chodzi o te boczne, też mamy. Też mamy takie loga Helikona tutaj, jak również ten. Natomiast na tych naramiennych mamy coś takiego. Mamy coś takiego, kawałek tasiemki z logo producenta. Też jest zupełnie ok, bo te zameczki tutaj, które mamy na rękawach, są trochę mniejsze, też YKK i działają całkiem dobrze. Co jest tutaj wadą, jeżeli chodzi o te kieszenie, to właśnie te kieszenie na rękawach stanowią pewien problem, może nie jakiś duży problem, ale jest to coś, do czego bym się przyczepił, ponieważ nie bardzo da się to otworzyć. Trzeba złapać rękę. Polar jest generalnie miękki, więc tutaj jest pewien problem z tym zamkiem. Natomiast jeżeli chcemy go otworzyć, to już nie mamy takiego problemu, gorzej właśnie z tym zamknięciem. Tu zawsze trzeba się trochę posiłować. Oczywiście nie jest to rzecz typowa dla Helikona, w wielu Polarach tak po prostu jest. I nic na to nie poradzimy, ale warto mieć na uwadze, że te kieszenie chodzą jak chodzą. I teraz na czym polega w ogóle patent z tym Polarem? Wykonany jest z czegoś takiego. Bardzo ciekawy materiał. Naprawdę nie widziałem czegoś takiego wcześniej. Od spodu mamy podszewkę całą zrobioną z takiej siatki. Teraz spróbuję pokazać jakoś lepiej. Wnętrze mamy całe wykonane. O, może na plecach to będzie lepiej widać, bo na plecach nie mamy podszewki. Wnętrze wygląda w ten sposób. Jest to bardzo cienki materiał. Nic się z nim wielkiego nie dzieje. Po zewnętrznej stronie mamy te charakterystyczne kwadraciki, ten wzorek, gdzie tak naprawdę chodzi o to, że w miejscach, gdzie mamy ten kwadracik z Polara, to nas grzeje, natomiast dookoła jest po prostu przewiewnie. Co to powoduje? O tym za chwilę. Na dole logo producenta, klasycznie dla odzieży Helikona mamy takie wszyte logo z gumy. Aha, zapomniałem oczywiście powiedzieć, że na dole mamy ściągacz z gumą i takim plasticzkiem, którym możemy sobie, no dość klasyczny plasticzek, którym sobie możemy to ściągnąć. Końcówki są, na końcówkach mamy takie koraliki, także nie zgubimy tego ściągacza i to jest zupełnie ok. To jest jedyny ściągacz w tym Polarze, którego możemy w ten sposób użyć. Tak jak powiedziałem, na rękawach nie mamy nic, po prostu mamy gumki, ale te gumki są zupełnie ok. Nic się z nimi wielkiego nie dzieje. Troszkę się rozciągnęły z czasem, ale to nie jest jakieś wielkie zużycie. A chciałem zauważyć, że ten Polar ma 3 lata, więc przeważnie mam na sobie plecak, więc on, że tak powiem, dostał sporo w kość. Co zresztą widać po plecach najbardziej. Na rękawie te kosteczki są całkiem fajne, wyglądają w zasadzie jak nowe. Natomiast jeżeli chodzi o plecy, czyli tam gdzie dostajemy w kość od plecaka, te kosteczki się troszkę ubiły, natomiast nie wygląda to w jakoś szczególnie źle. W zasadzie nadmiernego zużycia tutaj też nie widzę. Myślę, że ten Polar pochodzi jeszcze spokojnie z kolejne 3 lata. Tutaj z boku, gdzie ostatnio mówiłem, w Teksarze, w kurtce, gdzie mieliśmy przetarcia w tych miejscach tutaj, które idą od pachy, od szelek plecaka, tutaj ewidentnie ten Polar radzi sobie z tym, z takim zużyciem dużo, dużo lepiej. Nie mamy żadnych wywierzchników pod pachami, ale moim zdaniem to nie jest żaden problem. Dlaczego? O tym właśnie za chwilę. Producent tutaj twierdzi, że jest to pakowny, że jest pakowny. Może być łatwo przenoszony w kieszeni lub w plecaku i użyty w razie spadku temperatury otoczenia. Bluza podszyta siatką dla zwiększenia komfortu noszenia. To się teoretycznie zgadza, ale praktycznie nie do końca, ponieważ to się nie kompresuje. To się w ogóle nie kompresuje, to ten Polar, więc powiedzmy, że w kieszeni bym go nie trzymał raczej. Zazwyczaj, jeżeli nie miałem go na sobie, miałem go przypiętego na zewnątrz do plecaka, bo zajmuje dość dużo miejsca, jak na ten gabaryt Polara. Powiem szczerze, średnio się nadaje, jeżeli chodzi o takie przenoszenie
jeżeli chodzi o takie przenoszenie go gdzieś zwiniętego w kółko, poza nielicznymi wadami, o których już częściowo mówiłem, w zasadzie więcej takowych nie ma. Wszystko co można o nim powiedzieć, to są w zasadzie same pozytywy. Po pierwsze, nie jest specjalnie drogi, jak na Polar. Po drugie, ma dość dużą gramaturę, czyli jest relatywnie gruby, bym powiedział. Nie super gruby, bo są dużo grubsze, ale jest to Polar, który jest w miarę gruby. Ta grubość zapewnia oczywiście nam odpowiedni komfort termiczny, ale przy tej grubości, jak ten wzór, w jaki sposób jest tutaj wykonany ten Polar, powoduje, że pomiędzy tymi kwadracikami mamy dużo większą oddychalność od Polara, który byłby po prostu gładki. I co to powoduje? To powoduje właśnie to, że gdybyśmy założyli zwykły gładki Polar o takiej samej gramaturze i wyszli na słońce i byli właśnie tak jak teraz, tutaj, w cieniu, temperaturę mamy 14 stopni, ale za chwilę wyjdziemy na słońce i będziemy grzani. W związku z czym tu jest chłodno, za chwilę będzie cieplej. I właśnie do tego się nadaje ten Polar idealnie, bo jednocześnie daje ciepło i jednocześnie pozwala na dość dobre odprowadzanie nadmiaru tego ciepła. Moim zdaniem dużo lepiej niż inne Polary. Zresztą to nawet sugeruje ta konstrukcja. Jednym słowem, mamy połączenie bardzo cienkiego Polaru, bardzo cienkiej bluzy termicznej z Polarem, gdzie mamy po trochu z obu światów. Trochę z Polara, trochę z bluzy termicznej, czy z koszulki termicznej z długim rękawem. I to wydaje mi się bardzo, bardzo dobrze sprawdzać. Jesteśmy w lesie, więc nie wieje, więc to nam daje naprawdę dużą elastyczność. Nie musimy ciągle tego ściągać, rozpinać, zapinać, bo to bardzo fajnie się sprawdza, bardzo fajnie oddycha i w zasadzie jest optymalne tylko właśnie kiedy. Właśnie kiedy to jest optymalne, kiedy nie jest optymalne. Moim zdaniem z moich eksperymentów wynika, że optymalne jest to zdecydowanie w temperaturach dodatnich. Na ujemne temperatury można tego używać jako warstwy dodatkowej, natomiast jako takiej jako Polara na koszulkę, myślę, że spokojnie można używać w temperaturach powyżej kilku stopni, tak mniej więcej do 20, potem już będzie wiadomo, trochę za ciepło. Natomiast jeżeli warunki mamy zmienne, to idealnie się sprawdza właśnie w takich warunkach. Gdy jest zimno z kolei, oczywiście też używam tego Polara jako warstwy pod kurtkę i do tego sprawdza się równie idealnie. I tutaj kieszenie w tym wypadku nie mają wtedy żadnego znaczenia, jakie są i gdzie one są. Natomiast poza tym jest ok. Ciekawa sprawa to te kieszenie na rękawach, które możemy sobie rozpiąć w każdej chwili, zawsze zapewnią nam dodatkową wentylację, bo pod tymi kieszeniami mamy tylko taki materiał z taką siatkę z dziurkami, więc tutaj ten przewiew działa całkiem dobrze. Oczywiście można porozpinać więcej kieszeni, natomiast te na rękawach wydają mi się bardziej istotne, zwłaszcza, że nie mamy tych rozpięć pod pachami, dlatego te kieszenie do tego się dobrze nadają, pod warunkiem, że nie mamy tam jakichś gratów poupychanych, bo wiadomo, wtedy będziemy musieli je gdzieś przełożyć. Dla kogo taki Polar? W zasadzie można powiedzieć, że dla każdego. Bez najmniejszego problemu. Sprawdza się dla każdego, komu nie przeszkadzają takie, powiedzmy, taktyczne wstawki typu rzepy na ramionach. Jak najbardziej na szlak, jak najbardziej do lasu. Jest wystarczająco trwały, ale nie jest odporny na ogień. Warto pamiętać, że jeżeli będziemy coś sobie palić, jakieś ognisko albo coś w tym stylu, musimy założyć coś na wierzch albo bardzo uważać, bo jedna iskra, no i będzie dziura. Nie za góra. Reasumując, czy to jest Polar idealny? Wydaje mi się, że oczywiście nie. Mógłby być troszkę bardziej pancerny, a nie jest. Mógłby mieć tu zamiast tych ściągaczy z gumy, mógłby mieć ściągacze z gumy plus rzep, a nie ma. Czy mi to wszystko przeszkadza? Niespecjalnie, zwłaszcza, że kupiłem sobie kolejny. Mam chyba jeszcze jeden albo dwa takie Polary, a to o czymś świadczy. Uważam, że są świetne. Natomiast wiem, że ten się prędzej czy później w końcu zużyje. Smutno by mi było, gdyby przestali je produkować, dlatego mam ich więcej, więc
Nadal będę ich używał. Wydaje mi się, że są optymalne, przynajmniej do moich tutaj zastosowań. Tak jak teraz chodzimy, zgrzałem się trochę. Nie jakoś strasznie, jest 15 stopni teraz tutaj w tym miejscu. Zgrzałem się trochę, no bo szliśmy pod górę, więc myślę, że jak tutaj postoimy sobie parę minut, będzie już zupełnie ok. Kiedyś myślałem, że fajnie byłoby, jakby to miało kaptur, ale doszedłem do wniosku, że chyba to nie miałoby wielkiego sensu, ponieważ większość czasu nie miałbym go założonego i po prostu by tylko przeszkadzał, a zajmowałoby więcej miejsca i ważyłoby to trochę więcej. Poza tym właśnie jest kwestia wagi. 600 gramów mniej więcej to ten Polar waży, więc to nie jest super lekkie. Ale zapewnia wystarczający komfort. W zasadzie używam go całorocznie, bo w zimie go używam pod kurtkę jako jedna z warstw. Wiosną, latem używam go też pod kurtkę z mniejszą ilością warstw. No już nie konkretnie tego, no mam ich kilka. Natomiast w lecie oczywiście go nie używam, natomiast jeżeli się robi chłodniej lub też jadę w jakieś góry, tudzież jakieś miejsca, gdzie wiem, że prognozy mam takich, że temperatury się będą wahać i nie będzie za ciepło, no to też go w lecie używam jak najbardziej i to się sprawdza. Dobra, także teraz idziemy dalej, bo mamy jeszcze kawałek do zrobienia. Tam jest taki szczyt w tym lesie, przez który musimy przejść. Chciałbym to zrobić jeszcze przed zmrokiem. Cześć! A kolory oczywiście. Ja mam czarny w kamuflażu, ale widzę, że w kamuflażu już jakby nie ma. Jest jakiś inny? Oczywiście mamy dostępny w kolorze kojotowym, czarnym. Co to za kolor zielony? Jakiś taki foliage green, navy blue, olive green i shadow grey. Kiedyś były też w kamuflażach, ale widzę, że już chyba nie robią. I to chyba byłoby na tyle, jeżeli chodzi o kolory. Rozmiarówka jest na stronie producenta i wydaje mi się dość akuratna.